Hej, to Zosia i Basia, a to są Słowotoki. Witajcie w naszym kolejnym filmie. Przyszłyśmy dzisiaj do Was z vlogiem, a w zasadzie miesiąc temu zdarzyła się pewna rzecz, aczkolwiek usunęłam nasze pliki, nasze powitanie vlogowe z 1 grudnia, więc musicie wierzyć mi na słowo, że nagrałyśmy taką rzecz. Miałyśmy piękne świąteczne sweterki, rogi, czapeczkę i było bajkowo. Ale ja stwierdziłam nie. Na pamiątkę mamy zdjęcie na Instagramie. Wszystko, tutaj macie zdjęcie. Tak więc teraz po wrap-upie grudniowym przychodzimy do Was, by rozpocząć i jednocześnie zakończyć ten vlog w tych samych ciuchach. Także, że zauważycie nas znowu tak samo w tym, to tak jest. Dokładnie. Także jesteśmy teraz w przeszłości i płynnie z przeszłości udajemy się w przyszłość vlogową, ale to po intro. Intro i grudzień. Tak. Tutaj chyba wleciało jednak szamańskie tango. Trochę tak, ale to wiecie, jesteśmy po godzinie w wrap-upu, także... Miłego vloga, widzimy się za chwilę. Intro! Przychodzę do Was z moim update'em czytelniczym. Jak widzicie, tym razem mój kadr numer 2 został moim kadrem numer 1, także vlogi Słowotoków, tu wszystko jest możliwe. Plus mam nadzieję, że docenicie, że usiadłam w strategicznym miejscu, żeby Pennywise nie patrzył na Was przez cały ten update. Ale przejdźmy już do książek. Jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, to pewnie wiecie, że moja cała druga połowa grudnia, ten okres okołoświąteczny, upływa pod hasłem retailingów. I jestem po prostu rozkochana w retailingach i bardzo chciałam tą radością, tą miłością do opowiadania historii na nowo, na patrzenie na nie z kompletnie nowej perspektywy, albo po prostu rozwijaniu niektórych ich części podzielić z Wami. I po pierwsze skończyłam, ale muszę o niej wspomnieć, ponieważ ta książka jest taka wspaniała, czyli Śnieżyczka i Róża, Emily Winfield Martin, retelling klasycznej baśni braci Grimm o tym samym tytule. I od razu zrobię taki mały disclaimer: jeżeli nie czytaliście tej baśni, a będziecie zainteresowani tą książką, to od razu polecam Wam bardzo zapoznać się z nią po przeczytaniu. Ta baśń nie jest długa, ja zresztą sama właśnie nie znałam pierwowzoru, przeczytałam dopiero później, ale plot twist, który jest w tej książce, jest bardzo podobny, no jeden właściwie z plot twistów, jest bardzo podobny do tego, co jest w oryginale. Dlatego no, możecie sobie w pewien sposób zespoilerować, zepsuć lekturę, a myślę, że nie ujmuje tej książce tego, że nie znacie oryginału i że zapoznacie się z nim dopiero później. Cała historia skupia się na tytułowej Śnieżyczce i Róży, siostrach, które zostają w pewien sposób pozbawione swojego
dzieciństwa, swojego dotychczasowego życia. Otóż ich ojciec pewnego dnia znika w lesie w tajemniczych okolicznościach i one razem ze swoją mamą muszą wyprowadzić się ze swojego dawnego domu, gdzie żyły powiedzmy w luksusach i zaczynają wieść takie proste życie w chatce w środku lasu. I ten las, który jako czytelnicy poznajemy tutaj przez wszystkie cztery pory roku, gra, no dla mnie w sumie pierwsze skrzypce w tej historii, jest takim nieodłącznym elementem fabuły, kiedy poznajemy siostry, poznajemy też ich mamę, poznajemy innych mieszkańców tego lasu i no, dowiadujemy się coraz więcej o tym miejscu i też próbujemy razem z siostrami, no bo one się próbują pogodzić ze śmiercią, no już taką podejrzewaną śmiercią ich ojca, a z drugiej strony cały czas mają nadzieję, zwłaszcza Śnieżyczka, że jednak ojciec do nich powróci. No i przechodzimy przez te cztery pory roku i takim dopełnieniem tutaj w ogóle są ilustracje, już na was sama wewnętrzna okładka jest tutaj przecudowna. Ilustracje, wydaje mi się, że to jest akwarela, oryginalnie, stworzone przez autorkę, zresztą tutaj na samym końcu tej książki jest szkicownik. Mam nadzieję, ponieważ te rysunki są dosyć delikatne, że będzie tutaj widać. Szkicownik autorki, tutaj o, bibliotekarka i jej kuski, z rysunkami, które nie weszły jakby do głównej części tej książki, ale tworzą tutaj niesamowity klimat. I taka, no właśnie, tradycyjna baśń opowiedziana na nowo i właściwie tutaj nie mamy jakichś takich bardzo dużych zmian. Nie przenosimy tej historii w jakąś taką bardzo abstrakcyjną scenerię. O tym jeszcze będę mówić w tym update'cie, jeśli chodzi o inne retellingi. Tylko po prostu rozwijamy wątki, pogłębiamy fabułę. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, co czuły nasze bohaterki w trakcie tej historii. Coś, czego nie jesteśmy w stanie wysnuć z krótkiej opowieści, jaką jest baśń. Tam bardziej mamy ten ogólny klimat, a tutaj mamy ten klimat, tylko razy po prostu 1000, plus jeszcze całą pogłębioną fabułę i jest to przecudowne. Jest to książka dla dzieci, ale wydaje mi się, że nie tylko dla dzieci. Ja byłam nią osobiście zachwycona, ale z drugiej strony myślę, że najmłodsi także będą oczarowani tą historią. Ta książka jest także wspaniale wydana, tutaj jest dużo światła, bardzo taki przyjemny font, także nawet jeżeli na przykład dziecko już czyta albo uczy się czytać, a nadal słucha opowieści na dobranoc, to wydaje mi się, że będzie tutaj bardzo wygodnie siedzieć z dzieckiem, także śledzić razem z nim tę historię. No i myślę, że właśnie i rodzice, i dzieci, i młodsi, i starsi, niezależnie od konfiguracji relacji między sobą, będą tą historią zachwyceni, także jeszcze raz bardzo Wam ją polecam. Kolejną książką, kompletnie z innej bajki, jest Cinder, czyli pierwszy tom sagi księżycowej Marisy Meyer, w ogóle sagi, która jest bardzo polecam, zwłaszcza ten pierwszy tom. Z tego, co słyszałam, to potem jest trochę równia pochyła, ale jeżeli czytaliście, czytałyście, to dajcie mi znać w komentarzach. Chociaż ja... Może nie jest to książka idealna, ale kupiłam je na tyle, że z chęcią sięgnę po drugi tom, czyli po Scarlet, niezależnie od tego, jakie byłyby opinie, przede wszystkim dlatego, że mam nadzieję, że zostanie tutaj rozbudowany świat. No i właśnie, Cinder, Retelling Kopciuszka, Cinderelli, futurystyczny, dziejący się w przyszłości, po IV wojnie światowej. Nasza Cinder jest cyborgiem. Tutaj w ogóle cyborgi, no, zmechanizowani ludzie, którzy są traktowani gorzej niż ludzie, którzy no, zachowali swój naturalny stan, żyją koło właśnie ludzi, innych obywateli i androidów. Cała historia dzieje się nam w Nowym Pekinie, mam zupełnie inny układ sił na świecie, ale no, to jest właściwie tyle. Tutaj autorka idzie dosyć duże uproszczenie, jeżeli chodzi o budowanie postaci, czy na przykład tworzenie pewnych zasad tego świata, czy tego, kim są bohaterowie. Na przykład dowiadujemy się, że Cinder jest najlepszym mechanikiem w mieście. Ale to wszystko jest takie... No, nie mamy tutaj za dużo podstaw tego świata, czego bardzo bym pragnęła, ponieważ jeżeli świat mnie kupi, to nawet jeżeli mam jakiś problem z fabułą czy z bohaterami, to najczęściej wsiąkam w daną historię. A tutaj no wszystko jest trochę na słowo honoru. I z jednej strony mi to nie przeszkadzało, no właśnie, bo to jest jednak retelling opowieści, takiej tradycyjnej historii, więc tutaj ma być do pewnego stopnia bajkowo, ale z drugiej strony no fajnie gdyby to było, ale jeżeli zaufacie autorce, jeżeli pójdziecie po prostu z flow tej opowieści, to myślę, że będziecie się tak jak ja bawić całkiem dobrze. Ja ją ceniłam serdecznie na 3 gwiazdki, przede wszystkim dlatego, że miałam na sam koniec już problem trochę z dialogami, z tym, jak te postaci tutaj są właśnie skonstruowane.
czasem nie wynikały mi jedne rzeczy z drugich, jeżeli chodzi na przykład o no, takie moralne podstawy niektórych działań, albo to, w jaki sposób na przykład wygląda tutaj wątek romantyczny. Chociaż muszę powiedzieć, że końcówka mnie nie rozczarowała i to, w jaki sposób w ogóle cała ta opowieść została zmieniona, jakie szczegóły z tej historii, tradycyjnej historii o Kopciuszku wypadły, jakie zostały zachowane, to podobało mi się bardzo. I dlatego tak bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób autorka ugryzie pozostałe z tych opowieści. Tam między innymi chyba jest historia Śnieżki, no i właśnie Scarlett to jest chyba Czerwony Kapturek, jeżeli się mylę, to dajcie znać, w sumie jestem ciekawa, a nie chciałam sobie spoilerować i sprawdzać, o kim są kolejne te książki, żeby nie dowiedzieć się przypadkiem czegoś o fabule. Bo naprawdę mam dużo nadziei, że w tych kolejnych częściach świat zostanie rozbudowany, nasi bohaterowie zostaną pogłębieni, no i co właściwie dalej się wydarzy, ponieważ książka no, zdecydowanie zostawia otwarte drzwi do dalszej historii nie tylko innych bohaterów, ale także po części bohaterów, których spotkaliśmy tutaj. Także tego jestem bardzo ciekawa. No i naprawdę, to była taka bardzo lekka lektura. Płynęłam przez nią, śmigałam, dlatego też nie zrobiłam tego update'u środkowego. Język jest lekki, czasem aż dla mnie za lekki, ale wydaje mi się, że to jest taka naprawdę całkiem ciekawa pozycja Janka Dultowa. I w ogóle podobało mi się, że no właśnie umieszczenie Kopciuszka w tym bardzo futurystycznym świecie, takie połączenie trochę dystopii, trochę takiego młodzieżowego science fiction, no i właśnie tradycyjnej opowieści. Także również Wam ją polecam. I w tym momencie czytam, tylko nie mam jej aktualnie przy sobie, zaczęłam drugą część Alicji, czyli Czerwoną Królową. Alicja mi się całkiem podobała. Mam duże nadzieje co do Czerwonej Królowej. Zaczęłam już sobie tam trochę podczytywać i język jest cudowny. Jest taki bardzo oniryczny, bardzo bliski oryginałowi spod pióra Karola, także jestem ciekawa, co nam się tam rozwinie, plus Czerwona Królowa, czyli tutaj takie nawiązanie do Królowej Kier. Mam nadzieję, że ona gdzieś nam się tam pojawi, że poznamy kolejne postaci, które znamy z oryginału, bo nie wszystkie pojawiły się w pierwszym tomie książki Christiny Henry. Więc ja lecę właściwie do czytania. Jak tylko coś więcej przeczytam, to dam Wam znać. Mam nadzieję, że wrócę już do Was po skończeniu Czerwonej Królowej. No i trzymam kciuki sama dla siebie, że mi się spodoba. Także trzymajcie się i widzimy się niedługo. Mam nadzieję, że tej pory vlog Wam się podoba. Jest 20 grudnia i dzisiaj Łódź została konkretnie oblodzona. Wszystkie autobusy, które potrzebuję, żeby dostać się do domu, nie kursują. Większość autobusów nie kursuje i jest po prostu tak porozrzucana samoistnie po całej Łodzi. Mam do przejścia 5 km, jest minus 2, czyli w tym momencie pokonuję trasę, którą nasi rodzice pokonywali do szkoły. Co za przygoda. Udało mi się dotrzeć do domu, aczkolwiek zajęło mi to 2 godziny i wciąż jest mi zimno, mimo że zjadłam 3 miski zupy, wypiłam gorącą czekoladę, a teraz robię sobie herbatę. Mam nadzieję, że mnie nie rozłoży. Jestem trochę też taka szalono kolorowo grzywkowa, bo
ogarniam się do wyjazdu, do domu na święta, pakuję się, jutro po pracy jadę, ale zanim to chciałam Wam powiedzieć o książce, którą przeczytałam w 2 godziny, Chłopiec zwany Gwiazdką. Książka, która, tutaj macie okładkę, ja ją czytałam na czytniku i bardzo się cieszę, już na samym wstępie zaznaczę, że bardzo się cieszę, że wersje cyfrowe, w wersjach cyfrowych uwzględniono ilustracje, ponieważ te ilustracje robią cały klimat. No może nie cały, ale połowę na pewno. Historia chłopca o imieniu Mikołaj, który w przyszłości staje się tym takim znanym, świętym Mikołajem, w którego wierzymy, który przynosi nam prezenty, który nosi czerwoną czapkę z pomponem, mieszka na biegunie i ma latające renifery i elfich pomocników. I tak naprawdę zaczynamy od tego, jaki w ogóle Mikołaj był jako dziecko i jak w ogóle zaczynał, bo przecież każdy z nas kiedyś był dzieckiem, więc Mikołaj też musiał być dzieckiem. I zaczynamy od tych początków, gdy Mikołaj pewnego razu wyrusza na przygodę szukać swojego ojca, który z kolei poszedł szukać elfów. I polecam Wam serdecznie tę książkę. Ona nie jest długa, ona jest mega krótka. To jest 2 do 4 godzinek, w zależności od tego, czy czytacie po prostu na bieżąco, czy może robicie sobie przerwę, czy kontemplujecie przez 15 minut ilustracje, tak jak ja. To jest jeden przyjemny wieczór. Wieczór pełen magii i pełen śniegu, pełen właśnie świąt, takiej magiczności tego Mikołaja, bo Mikołaj jest chłopcem niesamowitym i spotykają go niesamowite rzeczy. Teraz na święta ta książka jest idealna i bardzo, bardzo mi się kojarzyła z takimi opowieściami czytanymi na dobranoc. Więc jeżeli macie jakieś maluchy wokół siebie, no to śmiało czytajcie dzieciom tę książkę, bo ona też działała na moją wyobraźnię niesamowicie, więc na pewno będzie działała na mniejsze dzieci. To zabrzmiało, jakbym ja też była dzieckiem. W sumie jestem nadal. Właśnie ona wyciągnęła ze mnie trochę takiego dzieciaczka i bardzo chętnie obejrzę film, bo wiem, że jest. Wyszedł chyba w tym roku, więc gdy tylko wrócę do domu, to może jakoś tak wspólnie, rodzinnie usiądziemy i obejrzymy ten film. I ilustracje, jeszcze raz ilustracje. Ja tutaj wkleję, porobiłam zdjęcia tego mojego czytnika. One niesamowicie robią klimat tej książeczce, są przeurocze i idealnie oddają całą tę bajkowość, charakterystykę postaci, ten zimowy świat, tych elfów i po prostu to wszystko jest jeszcze fajniejsze do przeżywania, gdy można sobie pooglądać, zawiesić wzrok, poszukać szczegółów, bo są też ilustracje, które są bardzo szczegółowe, więc naprawdę serdecznie polecam Wam tę książkę. I teraz moim kolejnym czytankiem będzie Dziewczyna z wieży. Pokazałabym Wam ją, tak, to zdanie miało sens, ale ta książka w tym momencie podpiera mój telefon, ponieważ statyw już spakowałam, więc będę Wam dawała update na bieżąco, już zaczynam się gubić. Albo z czytania, albo po prostu jak już skończę, to do Was przyjdę. Stwierdziłam, że jednak nie będę robić rereadu. Muszę kończyć, przychodzą do domu. Stwierdziłam, że nie będę robić rereadu, bo im dłużej myślę o tym, że chcę kontynuować, tym więcej sobie przypominam. Więc ten rok przerwy trochę mi zabrał, ale jednocześnie nie na tyle, żebym kompletnie nic nie pamiętała. Więc zacznę od razu Dziewczynę z wieży i mam nadzieję, że będzie super. Okej, ja lecę. Miłego oglądania vloga dalej. Mam nadzieję, że się nie pochoruję. Trzymajcie się.
wróciłam ze spaceru, którego efekty przebitkowe mogłyście zobaczyć przed tym update'em albo po tym update'cie. Na dworze jest okropnie zimno, minus 12 albo nawet więcej, śnieg, słońce, piękna pogoda i w lesie to wszystko bardzo, bardzo ładnie wygląda. Lubię łapać takie momenty. No i trochę się poruszałam po tej świątecznej obżerce. Przyznam, że trochę przygięłam i teraz niestety cierpię katusze zdrowotne z tego powodu. No ale wiecie, sernik, krokiety, barszcz, uszka, sos pieczarkowy, kotlety ziemniaczane. Wow, okej, okay, ale nie o tym. Przychodzę do was z update'em. Przeczytałam Dziewczynę z wieży. Ta seria jest cudowna. Ta seria ma szansę, ma szansę. Ta seria na pewno zostanie jedną z moich ulubionych serii życia. I nie będę wam opowiadać, o czym to jest, no bo to są dalsze przygody Wasi, które znamy z książki Niedźwiedź i Słowik. Po prostu książka zaczyna się w tym samym momencie, w którym kończy się pierwsza część. Nie mamy żadnego dużego przeskoku czasowego. Płynnie jedziemy dalej. I pierwszą rzecz, którą zauważyłam w porównaniu do tomu pierwszego, to, że o wiele szybciej czytało mi się tę książkę. I tutaj mam taką teorię, że po pierwsze znam już świat, znam już bohaterów, już siedzę w tym klimacie, więc wiem, czego się spodziewać, ale jednocześnie tamtą książkę czytałam rok temu i od tego czasu trochę poprawiły mi się umiejętności czytania, jeżeli chodzi o szybkość, jeżeli chodzi o łatwość, bo jednak no, sporo książek przez ten rok przeczytałam i sporo się właśnie książkowego zadziało w tym moim życiu przez ostatni rok. Więc dlatego być może przeczytałam ją tak naprawdę jednym tchem. Nie mogłam się oderwać. Ta książka jest przepiękna. Magia w tej książce jest przepiękna. Bohaterowie są cudowni. Ta seria jest idealna na zimę, bo klimat mrozu, klimat śniegu, klimat tej starej, chciałam powiedzieć średniowiecznej, ale zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno, tej starej Rusi pełnej niesamowitości dawnych wierzeń, dawnych stworów, mitologii. To jest coś niesamowitego. Jednocześnie skontrastowane, skonfrontowane z tym, z prawosławiem, z tą religią, która wypiera stare wierzenia, wypiera baśnie, wypiera demony i jakby nawołuje do zupełnie innego życia. Niesamowita sprawa. Jestem zakochana, szczerze mówiąc, wciągnęła mnie ta książka tak mocno, że w Wigilię zostało mi 50 stron do końca. Zebrałam tę książkę na moją wieczerzę wigilijną i cały czas siedząc i jedząc miałam w głowie, że ta książka jest pokój dalej i że kiedy będę miała moment, żebym mogła się wymknąć i skończyć tę książkę. W pewnym momencie po prostu całe te wigilijne, świąteczne, społeczne wydarzenie było dla mnie mniej ważne niż czytanie tej książki, ale stwierdziłam, nie Basia, siedzisz, jesz, spędzasz czas z bliskimi, potem wrócisz do domu i skończysz sobie tę książkę. I skończyłam i żałuję, że nie wzięłam trzeciego tomu tutaj do domu, muszę czekać, aż wrócę do Łodzi, bo byłam przekonana, że nie przeczytam tak szybko tej książki, a jednak pochłonęłam ją od razu. Uwielbiam Wasię, tutaj gdzieś w komentarzach pod filmami był taki moment, kiedy ktoś mi powiedział, że Wasia zdenerwowała, była denerwująca przez wybory, które podejmowała i rzeczywiście Wasia tutaj podejmowała takie wybory, z którymi ja też troszeczkę się nie zgadzałam, troszeczkę czułam żal, że poszła w tę stronę, a nie w inną, ale z drugiej strony bardzo lubię ją jako bohaterkę. Jeszcze chciałam oprócz tych wszystkich tutaj wychwaleń tej książki, bo mam wrażenie, że przez te 5 minut nie powiedziałam niczego konkretnego, jeden minusik tej książki, tutaj było o wiele mniej magii niż w pierwszym tomie. Tutaj zmieniła nam się troszkę ta mapa, zmieniliśmy lokalizację i poszłam, autorka, Wasia, podążyła w kierunku bardziej takim cywilizacyjnym i te jakieś wierzenia, magie, stworki, one wszystkie gdzieś zostały za nami i ja to postrzegałam tak jako po prostu
skończenie pewnego etapu, etapu dzieciństwa Wasi. Wasia, która teraz musi wkroczyć w dorosły świat, świat polityki, świat ról społecznych, świat, gdzie właśnie nie ma miejsca na te wierzenia, na te baśnie, na te bajania i na te magię. I za tym troszkę tęskniłam, że tutaj mimo wszystko nie była ta aura nadal była mocna, ale ta aura właśnie takiej niezwykłości gdzieś tutaj została przytłumiona przez właśnie to takie codzienne życie i takie sprawy bardzo, bardzo codzienne, takie bardzo słowo. Przyziemne, bardzo, bardzo przyziemne, ale z drugiej strony ma to też swój urok i też ta część mi się bardzo podobała. Jestem ciekawa, bo jednak jak się rozwinie część trzecia, bo jednak tutaj też pod koniec idziemy w kompletnie inną stronę i no nie mogę tu zaspoilerować, ale są przesłanki na właśnie powrót do tej takiej starodawnej, fundamentalnej wiary, pełnej magiczności, pełnej demonów, pełnej wszystkich takich właśnie bajań, więc mam nadzieję, że w to pójdziemy, ale mimo wszystko i tak dałam tej książce 4,5 gwiazdki. Właśnie na początku chciałam dać 5, ale przez ten brak magii troszkę stwierdziłam, że nie, że odpuszczę, ale i tak uwielbiam tę część, nie mogę się doczekać na następną. Jeszcze taka jedna uwaga ode mnie, ponieważ ja Niedźwiedzia i Słowika czytałam rok temu i bałam się, że pozapominam dużo rzeczy i chciałam zrobić reread tej pierwszej części, ale nagle okazało się, że jest końcówka grudnia, a ja mam tyle książek do przeczytania, mam swoje własne TBR-y świąteczne i nie wiem, czy zdążę. A pamiętam, że właśnie Niedźwiedzia i Słowika czytałam dosyć długo, ponad tydzień i bałam się, że znowu mi to zajmie czytanie tak długo i że tej książki nie przeczytam przed świętami, a zależało mi, żeby ją przeczytać. Więc chwyciłam od razu za Dziewczynę z Wieży i powiem Wam, że ta roczna przerwa w ogóle mi nie przeszkadzała. Jakoś autorka tak to zręcznie zrobiła, że może nie przypomina tak łopatologicznie, co się działo w poprzedniej części, ale gdzieś przymyca nam te wątki i w pewnym momencie po prostu mi co chwila zgrzytało, świeciło się, nie zgrzytało, tylko po prostu lampeczka się zapalała i wiedziałam, co się dzieje i pamiętam już tę pierwszą część, więc jeżeli macie taką przerwę między tymi, to no, mam wrażenie, że nie trzeba robić rereadu pierwszej części, oczywiście jeśli się chce. To owszem, mnie gonił czas, zrezygnowałam i nie straciłam w ogóle na wyjątkowości tej książki. Dobra, w tym momencie już robi się super ciemno, więc ja w tym momencie czytam Gwiazdkowego Prosiaczka. Dostałam tę książkę pod choinkę i stwierdziłam, że skoro są święta, to ją szybko przeczytam. Już abstrahując po prostu od osoby autorki. I powiem Wam, że no nie podoba mi się za bardzo ta książka. I tu też abstrahując od osoby autorki, po prostu... Opowiem Wam więcej o niej w podsumowaniu, już nie będę się rozwodzić, ale bardzo jest przerażająca. Tak troszkę. Nie ma w niej magii i jest. Nie ma w niej magii świątecznej. I jest bardzo taka trochę przerażająca, jak na książkę dla dzieci. Lecę ją kończyć, bo też chciałabym ją przeczytać już teraz i zacząć czytać Zimową magię, którą mam tutaj, którą też dostałam jako prezent świąteczny i chciałabym ją przeczytać jeszcze tak dzisiaj, jutro i potem lecieć z Zimą Czarownicy, ale jak mi pójdzie, to już się dowiecie na podsumowaniu, już raczej nie będę tutaj update'ować, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, bo już po świętach, tak, już po świętach na ten nowy rok, a ja lecę zanim światło kompletnie zabierze mi twarz. Pa! Thank you.
przychodzę do Was z zawiadomieniem czytelniczym w takim klimacie jeszcze około świąteczno-choinkowym, albowiem udało mi się skończyć Czerwoną Królową Christiny Henry i... Ale poczekajmy, zanim w ogóle przejdę do elementu tego, czy podobała mi się ta książka, co o niej sądzę i jak ją porównuję z pierwszą częścią, z Alicją, to poświęćmy proszę chwilę, żeby docenić, jaka piękna jest ta książka, jakie piękne jest to wydanie. Wydawnictwo Vesper, zrobiliście to znowu. Książka jest cudowna, bardzo wygodnie się ją czyta, ma bardzo w ogóle takie grube strony, przyjemny font, ale to, co tutaj wydaje mi się, że tworzy największą magię tej oprawy, to są ilustracje, rysunki pana Macieja Komudy. Ja już je pokazywałam pewnie na jakichś przybitkach w trakcie tego filmu, ale tutaj jeszcze Wam pokażę samą Alicję, która się dosyć często powtarza, jej twarz. Jest to super niesamowicie klimatyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie taki bardzo mroczny wyraz tej odpowieści od Christiny Henry. Także ja jestem tym zachwycona. Uważam, że tutaj... No, to nie jest tak, że oczywiście wydanie robi połowę roboty, ale na pewno jest takim naddaniem dla samej przyjemności czytania tej książki. A już o samej pozycji, kurczę, przyznam Wam się szczerze, nie spodziewałam się, że Czerwona Królowa spodoba mi się bardziej Alicji. Bardziej myślałam, że to będzie taka solidna kontynuacja, tak się zapowiadało na samym początku, a tutaj bardzo duże zaskoczenie, dlatego że zdecydowanie jestem większą fanką Czerwonej Królowej. No i zaczęłam się oczywiście zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego Alicja mniej mi przypadła do gustu i wydaje mi się, że tutaj... Dużo elementów, które pojawiają się na etapie drugiej części, oczywiście fabularnie za dużo mogę Wam zdradzić, dlatego że jest to kontynuacja, także spoilery, ale nawiązuje w większym stopniu do oryginału, nie od strony właśnie samej tej nitki fabularnej, tego co przeżywa nasza bohaterka i inni bohaterowie z jej otoczenia, ale bardziej jeżeli chodzi o korzystanie z różnych motywów, o konstruowanie postaci. Sama Alicja z Czerwonej Królowej wydaje mi się Alicją taką bliższą oryginałowi. Wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie bardziej autorka postawiła na także budowanie jej osobowości i charakteru i to tutaj działa, dlatego że ta historia jest dosyć taka prosta, jeżeli chodzi o schemat drogi, dlatego że znowu po prostu podążamy za naszą bohaterką, podążamy za Alicją, która ma jakąś misję, musi ją spełnić i napotyka najróżniejsze przeszkody. Tak dokładnie jest w oryginale, tak samo jest też w filmach, także w tej disneyowskiej adaptacji, ale tutaj przez to, że mamy jakiś taki pogłębiony obraz psychologiczny bohaterki i także innych osób, które ona napotyka, też już więcej wiemy o tym świecie, o tym zamyśle, jak ugryźć ten retelling od Christiny Henry, to tworzy nam taką głębię, dodatkową głębię fabularną i sprawia, że cała historia staje się mniej sztampowa. I to mnie bardzo ujęło. Z drugiej strony sam ten motyw okładkowy tej Czerwonej Królowej no mnie się automatycznie skojarzył z tą częścią Alicji w Krainie Czarów, w której mamy opowiedzianą historię Królowej Kier, w ogóle tych figur z kart. Ale to tutaj też pojawia się nam postać Czarnego Króla, która od razu mnie tak chwyciła za serce, czy Białej Królowej, która mi się kojarzyła z Białą Księżną z oryginału. Także może po prostu to była też rzecz tego, że moje ulubione elementy z oryginału wreszcie zostały tutaj pokazane w ramach retellingu i zostały zrobione w taki sposób, że dla mnie jednocześnie były nowatorskie, a zachowały klimat pierwowzoru. Więc zastanawiam się, czy dla mnie ze względu na to, że jestem aż tak bardzo przywiązana no właśnie do oryginalnej Alicji w Krainie Czarów, to czy to nie sprawia po prostu, że ta chwyciła mnie książka bardziej za serce z powodu samych motywów i fabuły, które zostały tutaj przez autorkę wykorzystane. Bo szczerze powiedziawszy, trudno mi na przykład powiedzieć, że ta część jest językowo lepsza, czy jakby jej rozwiązanie, czy koniec mnie bardziej zaskoczył, czy bardziej czekam na trzecią część. Wydaje mi się, że te książki są dosyć równe, jeżeli chodzi o takie bardzo obiektywne rzeczy, chociaż szczerze powiedziawszy, no ja Alicję czytałam ponad rok temu, więc musiałam zrobić reread, ale no tamtą część oceniłam na 3 gwiazdki, a tą na 4,25, więc jednak jest pewna różnica. Wydaje mi się, że w takim wypadku mogę Wam bardziej powiedzieć o tym, że jeżeli podobała Wam się pierwsza część, jeśli w ogóle jesteście zainteresowani tą serią, albo nie jesteście pewni, czy sięgnąć po Czerwoną Królową po Alicji, to ja do tego gorąco zachęcam, dlatego że to jest naprawdę solidna książka, solidna kontynuacja, ona nie cierpi na syndrom drugiej części w mojej opinii i szczerze powiedziawszy, no czekam na kolejną. Znowu zakończyliśmy dosyć otwarcie takim małym cliffhangerem i jestem bardzo ciekawa dalszych przygód głównej bohaterki. I to by było chyba w sumie na tyle ode mnie. Ja idę się chyba jeszcze nadal zachwycać tym przepięknym wydaniem, a Wam życzę miłej końcówki vloga i pewnie widzimy się już w zakończeniu, także... Do zobaczenia. No hej, i jak było? Fajnie.
Mamy nadzieję. No. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Było dużo śniegu, było dużo przybitek. Książek u mnie było trochę mało na tym vlogu, mimo że miałam dosyć zaczytany grudzień, ale stwierdziłam, że... Nie, no dwie to całkiem sporo. No dwie. Miały być trzy, ale tak jak mówiłam, usunęłam przybitkę i nie chciało mi się dograć. Wybaczcie. U mnie były trzy mój grudzień retailingów. Mam nadzieję, że Was zachęciłam, ponieważ strasznie się jaram tymi retailingami. Ja też, bo nawet ich nie przeczytałam. Także mam nadzieję, że może Was to zainspiruje albo do tych książek, albo do innych książek. I jeżeli macie do polecenia jakieś inne fajne retailingi, na pewno będę kontynuować sagę księżycową, to piszcie, bo ja cały czas jestem na tej fali. Grudzień się skończył, ale ja wciąż chcę czytać retailingi. Jedziemy. Zapraszam. Tak. No dobra, to w takim razie klasycznie. Zapraszamy Was na nasze Goodreadsy, ponieważ tam możecie obserwować, co czytamy dzień po dniu, każdej chwili. Jesteśmy tam, update'ujemy. Własne statystyki, no, DNF-y, przemyślenia. Zaczął się już w tym momencie, jak tu nagrywamy, nowy rok, więc w tym nowym roku mamy nowy challenge. Nowe wyzwania. Ile masz książek? 120 stwierdziłam. A ja mam wciąż 100. Ja idę do przodu, konsekwentnie. Właśnie ja się tak zastanawiałam, czy nie dojść 120 i tak... Może jeszcze zmienię. Zobaczymy. Także jak wpadajcie, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać nasz początek, książkowy początek roku na Goodreadsach. A poza tym oczywiście zapraszam naszego Instagrama, na którym częściej, w moim dzieją się różne rzeczy. Jest super, robimy zdjęcia. Plan zdjęciowy, to prawda, w sumie to tak wychodzi. Nasz plan zdjęciowy często jest bardzo ambitny i my w pewnym momencie musimy zrobić 6 zdjęć, mamy na to tydzień. Przez ostatnie 3 tygodnie nic nie robiłyśmy, dokładnie. To może dlatego. I to pojawia się tak, że podczas jednego tygodnia mogą wpaść 3 zdjęcia, a potem 2 tygodnie niczego, bo zastanawiamy się, co dalej z naszym Instagramem, z naszym życiem. Ale dużo też z tego wynika, że zawsze chcemy też napisać coś takiego od serca w tych postach, czy jest to recenzja, czy jest coś takiego od nas, żeby to było aktualne i żeby też móc stworzyć tam jakąś taką przestrzeń do dyskusji na Instagramie, także... Warto obserwować, ponieważ możecie się spodziewać niespodziewanego. Dokładnie. I pamiętajcie, liczba przeczytanych książek w roku o niczym nie świadczy. Dokładnie. Bo ważne, żebyśmy wszyscy czerpali czytanie z książek. Znaczy, czytanie z książek. Tak, czerpmy czytanie z książek, a przy okazji może jeszcze przyjemność. Wtedy będzie idealnie. No i co? No i do następnego. Trzymajcie się. Pa. Czerpmy czytanie z książek. Woohoo! Szalam!